witam Was drodzy serdecznie i pozdrawiam w ten piękny czwartkowy poranek z Katowic. Na czwartek 17 marca wyznaczone przez książeczkę z Biblią na co dzień są hasła biblijne z 5 Księgi Mojżeszowej, 8 rozdziału 2 wiersza oraz Ewangelii Świętego Mateusza, 11 rozdziału 29 wiersza. Zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan, Bóg Twój, prowadził Cię przez 40 lat po pustyni, aby Cię ukorzyć i doświadczyć, i aby poznać, co jest w Twoim sercu. A Pan Jezus mówi, weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Natomiast Matt Redman modlił się, święć się imię Twe, tam gdzie wśród urodzajnych pól z łaski Twej rzeką płynie miód. Święć się imię Twe, kiedy wokół jałowy step życie w pustynie zmienia się, święć się imię Twe. Drodzy, droga. Droga naszego życia. Każdy z nas ma swoją. Każdy na przestrzeni lat, które za nim doświadczał Bożego prowadzenia, Bożej opieki. Tak jak Izraelici, którzy przez 40 lat wędrowali po pustyni. Ten okres wędrowania był spowodowany ich nieufnością. To był swoisty rodzaj kary, ale też Boży plan, aby do ziemi obiecanej weszli ludzie wolni, nie pamiętający już niewoli egipskiej. Czy to znaczy, że mimo kary Bóg nie był z nimi? Nie. Bóg cały czas ich prowadził. Także nas prowadzi na wszystkich naszych drogach. Czy jest to prosta, gładka droga, jak ta za mną, wiodąca przez rozśpiewany las? Czy jest to droga pełna wybojów, niebezpieczna, zacieniona? To Bóg i tak na każdej z tych dróg jest z nami. A jak my mamy zachowywać się na przeróżnych naszych drogach, czy to na drodze radości, czy to na drodze cierpienia, doświadczenia, niepokoju, który nas ogarnia, kiedy spoglądamy na otaczający nas świat. Pan Jezus zaleca, abyśmy się uczyli od Niego. Jest cichy, pokornego serca. A to znaczy, że daje możliwość wybrzmiewania Bożego Słowa w swoim sercu, w swoim umyśle. Bo kiedy dookoła jest głośno, kiedy panuje harmider, nie jesteśmy w stanie wysłyszeć pewnych subtelności. Kiedy trwamy w ciszy, kiedy w pokorze stajemy przed naszym Panem, wtedy możemy lepiej wychwycić Jego subtelny głos dochodzący do nas z kart Pisma Świętego poprzez drugiego człowieka, w którym przychodzi Jezus. I tak żyjąc, idąc przez lata swojego życia różnymi drogami, mamy pewność, że Pan jest zawsze z nami, że nas prowadzi, że nas ochrania, że jest blisko nas każdego dnia naszego życia, jak dobry pasterz niesie nas na swoich ramionach. I tej Bożej bliskości, Bożej opieki, Bożego prowadzenia na różnych drogach życia życzę nam wszystkim. Życzę tego szczególnie tym, którzy dzisiaj obchodzą swoje jubileusze, aby Pan zawsze Was prowadził, był z Wami, obdarzał zdrowiem, radością, pokojem, abyście czuli się kochani i mocno trzymani w Jego ojcowskich objęciach. Módlmy się. Kochany Panie nasz i Boże, dziękujemy Ci za kolejny dzień naszego życia. Spoglądając wstecz, dziękujemy Ci za różne drogi naszego życia, którymi nas prowadziłeś, za to, że byłeś z nami we wszystkich latach, które są już za nami. Prosimy Cię, miej nas w opiece także i w tym dniu. Prowadź nas, bądź z naszymi bliskimi, bądź i z tymi nieznajomymi. Obdarzaj pokojem. Ciebie prosimy o pokój na Ukrainie, o pokój dla naszej ojczyzny. Ty sam, Panie, bądź z nami i prowadź nas, a my ufamy, że w Twoich rękach i na Twoich drogach jesteśmy bezpieczni. Amen. Dobrego, radosnego, błogosławionego dnia, pełnego pokoju i Bożej bliskości. Zostańcie z Bogiem.